Ej, cześć, witajcie, z tej strony Gladkis, dzisiaj jest ze mną Hadesiak. Dzień dobry. I Admiros. Hej, cześć, siemano. I oczywiście lecimy z kolejnym Robloxem, tym razem dosyć słyszycie w muzycznym stylu. Ej, raz mi daj, raz zabieram. Andrzej, stań tutaj, tak żebyś przodem był do mnie. O Boże. Co wy robicie? Próbuję, nie wiem, co chcę zrobić. Próbuję wylecieć sam. O Boże, aż tak? Trochę cofnąć pewnie? Tak, czy? tak, dobra. Dobra, już. Trochę do przodu, trochę do przodu. Do przodu, trochę przegiąłeś. Troszeczkę, jeszcze. Tak, do tej jeszcze, no już. Jeszcze, dobra, okej. Okay. Dobra, dawaj. No, tak trochę średnio wpadłeś. Brawo. Dobra, nieważne, to auto jest po prostu... Bliziutko. Kiepskie. Także dosyć. Zapraszam do miasta. Jedziemy do miasta. Krajoznawczo czy szybko? Jak to jest normalnie. Wiedziałem, że chcesz krajoznawczo. O Jezu. Więc po lewej. Co też słyszycie w tle, to jest najlepszy Bóg Admiros, mistrz disco polo. Para, 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 o. Tak w skrócie. Po lewo mamy stację, możecie stacyje. Tam kupić papierosy na przykład. Albo nie. Albo nie, bo palenie jest złe. Nie. Po prawej macie ładny wodospad. Bugiara? Ty, ale przyjaciel, jedziesz nie tą stroną ulicy w ogóle. Tak by the way, jakby co, nie? Nie chciałbym Damian się rzucać coś. Nie ma prawa jazdy, więc on się dopiero A, więc, uczy, więc może. Możemy zobaczyć. Może. Okej, okay, dobra. Tak, po niech prawej będzie. Jest kryjówka super tajna kryjówka kryminalistów, a tutaj możecie ewentualnie kupić jakiś ładny pierścionek swojej narzeczonej. Albo pożyczyć. Albo ukraść. Albo pożyczyć. Także mamy dzisiaj dla was taką ciekawą kwestię ogólnie. Mój przyjaciel wejdzie innym wejściem. Ja chciałem pokazać wam po prostu ciekawą rzecz, ponieważ ktoś z was podrzucił mi, że jest tutaj tak zwany bug, jeśli chodzi oczywiście o jailbreaka. No i tak jak teraz jesteśmy chociażby więźniami, no to troszeczkę mój przyjaciel oczywiście już potrafi, chce zespoilerować, nie patrzymy się na niego. Bug jest śmieszny, bo możecie sobie wejść do, jakby to powiedzieć, jubilera wcześniej. Problem jest taki, że was od razu wyrzuci. I nie przydaje się to w ogóle w przypadku więźniów, bo... Inaczej, przydaje się w przypadku więźniów, kiedy ktoś już wejdzie do jubilera, zaczyna go okradać, a wy się spóźniliście. Wchodzicie tutaj, idziecie sobie w to miejsce, kłócacie sobie. I kiedy będę staniecie sobie tutaj ruchy. Tak dobrze i wejdziecie na pierwszą kamerę i cofniecie się bardziej do tyłu, drzwi się otworzą. Klikacie znowu C, klikacie C, żeby się położyć, do tyłu, C z powrotem i żeby wejść. Aj, chwila, nie otworzyło mi się, musi być dźwięk. O! I można wejść do środka. To nie to, że umarłem czy coś, nie? Bez większego problemu i można w ten sposób sobie właśnie wejść do jubilera, jak widzicie w tej chwili jubiler jest otwarty cały czas. I, no, teraz i tak... sery zadają obrażenia. Ej, sery otworzyły się? Tak, i tak, no przecież słyszysz. Aha, o, no. I weź zademonstruj jeszcze raz. Jeszcze raz weź zademonstruj. Okay, spróbuję, bo to nie jest takie łatwe jak za ten. No, na pierwszej kamerze jest najłatwiej. I do tyłu po prostu jedziesz. Do przodu tak. I na pierwszej kamerze do tyłu. Pyk. Tak. I pyk. Otwarte. I nogami otwieramy po prostu sobie w ten sposób. Mógłbyś jeszcze raz? Jasne, spoko. No to dawaj. Do przodu, pierwsza kamera. Pyk. I proszę bardzo. I otwarte. I to jest cały bug na tym polegający. Tak jak mówiłem, jak już ktoś okrada, to też działa to w ogóle też z drugiej strony. Jeśli sobie staniecie. C, żeby się położyć, tak? Do tyłu na pierwszej kamerze. C, żeby wstać i możecie wejść sobie bez większego problemu. I to jest fajne, jak mówię, jak ktoś okrada, to też możecie w międzyczasie już wejść sobie i po prostu macie więcej tak jakby roboty. Musicie przejść przez lasery, przez kamery raz i potem okraść i możecie wrócić, ale za to przynajmniej macie okazję coś zarobić, a nie po prostu stać w miejscu. Druga opcja jest fajna, kiedy ktoś już okrada bank, a jesteście typowo policjantami, więc możecie zrobić tak. Otworzyć sobie i po prostu do nich wejść. O, teraz niestety nie wlazłem, bo Krystian jest gałganem i za wolno klika. Dobry. Wszystko. O, cześć. Właśnie w taka ten sposób. Taka ciekawostka, że te lasery tutaj biją. Lasery tutaj biją? Tak, tu są lasery. Które lasery? No te na drugim piętrze. O. Wow. Aha, i one biją, nawet jak są niewidzialne takie? Tak. Dobra. Ale no bo to jest takie kamery, raczej odkrycie ich. Kamery raczej, coś kamery nie biją. O! No nie, nie, bo jeszcze nie aktywowałeś. No tak, kamery jeszcze są nieaktywowane. Bo jeszcze nie uderzyłeś tutaj tak jakby na dole niczego, żeby się zamknęło, tak? Ale to i tak się opłaca, bo
Gorzej by było, jakby kamery biły, to byś miał o wiele trudniej, a tak to w sumie nie jest wcale. Znaczy, na razie nie działają kamery, bo nie zbijesz jeszcze żadnej szyby, żeby coś ukraść. Znaczy, w sensie, jeśli się spóźnisz na napad, tak, możesz dobrze, i tak dalej faktycznie. Tu wejść, to też jest okej. Tak, jeśli się spóźnisz na napad, to nie jest tak jak teraz w przypadku policji, że musiałeś stać na górze i typowo kampić, tak? Tylko możesz sobie wejść od góry. Mhm. Druga kwestia jest taka, że jeśli jesteś więźniem, który się spóźnił i chciał sobie obrabować, to też możesz po prostu wejść na górę. I zawsze myślę, że... hajs. Tak, i myślę, że zaraz wejdziemy sobie na jakiś normalny serwer jailbreaka, wejdziemy sobie jako policjanci i postaramy się pokazać troszeczkę bardziej w praktyce. Bo na takim serwerze to jednak nikt nam tu nie przyjdzie, tak? Mhm. Zgadza się. No. Bijemy się, teraz możemy... oszalał! Ta muzyka. Oszalał! Kaban, nie umiem pisać. No przyjaciel, wynocha mi stąd. To wynocha? Kaban, ja sobie tu tańczyć chcę, do świetnej ja muzyki. No, proszę bardzo. Pan Admiros jeszcze się zastanawia, tańczyć, nie tańczyć, co? A on inaczej. Oh yeah. Oh yeah, bioderkami rusza na boczki, tak żeby nie jest. Było. Come on. Zaraz będą się respić w ogóle znowu, nie? Tu 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 tu. Los chce ze mną grać pokera, raz mi daje, raz zabiera. Ej, może własną piosenkę Disco Polo powinienem nagrać. To byłoby ciekawe. To byłoby hitem. Mogłoby być bardzo ciekawe. Nie, no po co, tak też daję radę. Jak auto najbardziej. Autotune jedziemy. Autotune. Autotune. Dobra. Będzie las zabiela. Co? No wiesz, że takie, wiesz, że będzie zmiękczało wszystko, nie? Okej. Okay. Dobra, mam full pieniążków, więc możemy spadać. Więc okradniemy sobie to i lecimy. Chodź, Admirosku, chcesz? Buszczyka? No jasne. Proszę bardzo. Hop. Dobra. Ja sobie tu poczekam kulturalnie, co by nie stracić tego HP. A ja tam pobiegłem za Hadesiakiem, tak na YOLO w sumie i nic tak nie na JOLO. Ja sobie trochę za bardzo lazłem od ściany i dostałem obrażenia, ale nieważne. Dobra, nice. Już wychodzę właściwie stąd. Jakby nie patrzeć. To nie tak, że się połamałem. Tylko trochę. Tylko troszkę, spokojnie. Ej, dobra, to ja też spróbuję się połamać. Bez... Wow! Grać w pokera. Come on. Czekam, nie, ciekaw jestem, jak ludzie będą reagować na to na serwerze publicznym. Ojej. Dobra, jest. Także zarobione, idziemy na serwer publiczny i mamy nadzieję, że wyjdzie z tego coś ciekawego i może uda nam się kilku ludzi sobie zamknąć. Okej, jesteśmy już na serwerze publicznym. Niestety są tutaj na serwerze widzowie, którzy nie potrafią ogarnąć, że też chcemy czasem coś nagrać i zrobić coś fajnego, to postanawiają nam strzelać w helikopter, więc nie zdziwcie się, kiedy będzie troszeczkę męczenia się momentami, ale na chwilę obecną lećmy sobie do tego, do, jak to się nazywa? Jewelry. Okay. Jak się napisze, żeby rabowali, to wątpię, że będą. Dobra, napisałem im kulturalnie, mam nadzieję, że dobrze napisałem i będziemy czekać, aż ktoś sobie oczywiście wejdzie tutaj do naszego to kochanego... Może chodźmy na helikopterem na ten budynek naprzeciwko, będziemy widzieli, czy ktoś wchodzi. Dobry pomysł. Sobie po prostu poczekamy. Lampę mógłbyś wyłączyć. Nie mogę nas zauważyć. To, to by nie było wiadomo. Modelką chyba. Modelką nie jest? No właśnie w helikopterze w ogóle nie ma. O, okej. Okay. Dobra, to wystarczy, że wysiądziemy. Dobra, jest ekipa, jest SWAT z panem policjantem ogólnie, pan Admirosem, policja. Brodaczem. W porządku, filmuję. Damian też stwierdził, że jestem jednorogiem, bo mi włosy trochę wystają przez mój kask. Ja jestem aniołkiem. Ty, a sprawdzimy, czy potrafisz latać? Ja jestem zwykłym policjantem. Wezmę taką ładną taktyczną tarczę i cię zwalę stąd. Co ty na to? Hold it right there. You are under arrest. Dobra, jestem ciekaw, czy rzeczywiście ktoś tutaj przyjdzie do nas tego. I spróbuję cokolwiek... Pozycje snajperskie. Jejku, to trochę ci skrzydełka wystają. Ja o, czekaj, jedzie jakiś koleś. Jest dwóch, jest trzech. Dobra, nie pokazujcie się zbytnio. Niech spróbują wejść. Dobra, otwierają. Tak? Tak, otwierają. Jeden, drugi. Czekaj. Jeszcze nie zamknęli. Dobra, zamknęli. Okay, lecimy zamknęli. Tam. jak coś to starajcie się dużo paralizatora używać. Ląduj. Starajcie się używać dużo paralizatora, dobra. Dobra, wchodźcie, bo otworzyłem. Jesteśmy. Dobra, biliśmy. Wszyscy jesteśmy.
ja jeszcze to jest tak bardzo cheating. Ale to tutaj, w sensie to możemy przeskoczyć, ale dalej już nie przeskoczymy. Co nie przeskoczymy? Bo kamery, nie? Jak to nie? Przez kamery też możesz przejść, stary. Tak, ale one już damage by rozdawały. O Jezu, nie. Odpalisz guzik, proszę, bo ja tu nic nie widzę. Gościu spadł! Proszę. Zamknijcie go! Paralizatorem go dźgajcie po prostu. Zobacz! Przepraszam, policja! Niech on sobie nie myśli, dawajcie go, jak będzie tu skakał. O, ej, co jest? Cóż, to był jeden ziom. Jeden gościu tam ucieka. Drugi chyba zginął na dole. O kaman, jakie to było piękne! Nie no, sparaliżowany na laserkach, najgorzej. Gościu tak tylko... Nie! Proszę, nie! Co wy tu robicie? O Boże, mistrzostwo świata. Dobra, wsiadaj, Admirosie. Dobra, jestem. Lecimy stąd. Odleć gdzieś po prostu na razie. To jest po prostu taka piękna esencja tego wszystkiego. Boże, tutaj na czerwonym możesz wylądować, nie będą i tak wiedzieli. No jasne. To jest takie po prostu piękne, Jezu. Gościu tam szedł i tylko tak... Ja tak wyszedłem wprost na niego, szybko wyjąłem paralizator i go poraziłem. I tylko się tak zdziwił, takie... What the fuck? Skąd oni się tu znaleźli, nie? O piękne. Piękne. Po prostu cudowne, nie? Jeśli chodzi o to. Podobało mi się, naprawdę mi się podobało. Udała nam się ta akcja, nie powiem. O. No, było pięknie. Dobrze, Damianie, to może spróbuj teraz zrobić drugą akcję, bo tam widzę, że ktoś niebieskim autem jedzie, widzisz, na lewo, przy pociągu. Spróbujmy może wywalić go i złapać. Spróbujmy po prostu połapać już teraz zwykłych tam ludzi. Nie, to są policjanci. Na prawo, okay. prawo, są żółte. Lewo, już za tobą. No, tam. Tu są żółte auta. Damian tak kręci lewo, prawo, ja nie wiem, w którą on stronę kręci. Obok pociągu. Dawaj, wywal go jakoś, zablokuj. Okay. W dół! Musisz przed nim wylądować. Dobra, jest! Wyskakujemy! Go! Szybka akcja! Dobra, jest! Wyszedł! Paralizatorem go! Jest! Dobrze, złapali. Zamknięty! Dobra, lecimy z kolejnymi. Dobra. Teraz tak. O! Proszę bardzo, lecimy. Jest, dobra. Lecimy. Możesz wyrzucić, Damian, kogoś jak chcesz. Mamy gapia! Papa! Żegnamy gapia! Ojejku! Czy ktoś wszedł do pociągu, bo nie wiem, jest otwarte? Nie, jest zamknięte, dobra, wszystko jest jasne. Ale widzę auto. Szaraka, no jest, rzeczywiście, możesz go bloknąć. Dawaj! Wysiadka! Szybko! Go, wysiadka! Gdzie, wysiadł? Jest! Zamknięty! Tak, poszedł! Jest, kolejny. Kurde, kolejny! No nie ma po prostu co. No i gitara, pięknie. A w ten sposób, dobra. Polskiej policji. Nikt go raczej nie uwolni w tej chwili. No, całkiem nieźle to poszło. Tak, całkiem ujdzie. No. Całkiem ujdzie. Całkiem spoko. Ciekaw jestem, czy tutaj gdzieś jeszcze ktoś będzie. Na lewo ktoś stoi przy banku. O tak, to jest nasz, to są nasi, nieważne. Ale stawiam, że w bazie będą, wiesz, tam złoczyńców, kryminalistów. To się leciało chyba, nie? Tu jedzie gościu pod nami. No, widzisz go? To jest nie. Gościu właśnie taki. On sobie w ogóle nie radzi w tej chwili, co tu się dzieje? Wysadziłem go! Sparaliżowałem go, dawaj Admirosie! Dawaj! Gdzie? Łapcie, o, tu jest, dobra, mam go, złapany. Dobra, zapraszam. Pyk. Tak. O. Dobra, masz tam gapiów jestem? Jeszcze, gapia. Wiem. Jestem twoim widzem. Plum! Poleciał sobie. Nie? Przepraszamy, ale no niestety, nie możecie zawsze wszystkiego robić z nami. Tak to już jest. To jakiś obóz jest, malutki. Tak, malutki. Jestem ciekaw, czy tu będą jacyś, szczerze mówiąc. Co tak, wbijamy po prostu zobaczyć? No jasne. Nie no, tak to raczej nie wbijesz. Dobra, no, wysiadamy! Wysiadka, go! Dobra, lecimy. Dawaj, bierz paralizator i szykuj się na najgorsze. A tu nikogo nie ma. To jest najgorsze, że nikogo tutaj nie ma po prostu. Bez kitu. Zapraszam z powrotem. Ej, no myślałem, że coś lepiej będzie. No trudno. No cóż. Naprawdę liczyłem, że ktoś tu więcej będzie. Jesteśmy z drugiej strony. Trochę mało jest tych pięciu kryminalistów, więc... sześciu. Pod tego, pod więzienie prosimy.
Tutaj będzie ktoś mógł jechać tędy, bo właśnie ktoś zwiał z więzienia, więc wiesz. Dlatego nisko lecę, tak wiesz. Taktycznie. Be ready. Prawo, donaty. Donaty? Czekaj, tak, bo on tu będzie... Tak, jest. Szybko! Blokuj go! Halo! Szybko! Policjancie Damianie, dobrze go tam! Dobrze go! Ciśnij go, niech sobie nie myśli. Jak go zgniata tam. Dobrze, blokuj go! Blokuj ile się walczy go na boście z nim, walczy! No niestety, nie udało ci się. Tam. Ja myślałem, że staniesz tak jakby lekko tego, lekko przed nim tak bardziej, no ale nieważne. Cały czas, on jedzie w waszym kierunku. Dobra, niech jedzie. Okej. Dawaj, przygotuj. Policja! Wow. Nie udało mi się, szybko. Jest! Dobra, bierz go! Na kajdanki go! Go! Dobrze! I teraz go jeszcze trzeba wyjaśnić. No! Ej, zostało tylko trzech tych. My tu wszystkich załatwimy, dawaj, lecimy. Zostało tylko dwóch. Jak wygląda w sumie tarcza na tym? O! Mogę blokować tego, ataki. Jakby nie patrzeć. Come on! Nie wiem, gdzie tu są jeszcze ludzie. Którzy gdzieś siedzą po prostu. Może w bazie kryminalistów, piorun. Nie, raczej nie. Chociaż! No widzę, widziałem typa. Dobra, gdzie? Tu był. Jest, na ulicy. Dobra, jednak nie. Nie, to nasi, nieważne. Jednak nie. Może baza kryminalistów. Tutaj w mieście, Tylko dwóch, więc ciężko. Uwaga, będzie. Desant! Co ty robisz? O Boże, jak kogoś tam wywalił na ziemię, come on. To nie, to jest nasz. Na pewno? Tak, bo z miasta jechał. No i co z tego? Are you sure? A nie! To nie jest nasz. Bierz go! Nie, szybko. To jest ślepa uliczka! Szybko! Dobra, wysiadaj! Szybko, wysiadka! O, come on! Dawać go! Dobra, jest, wyrzuciłem go! Admirosie, dobrze, jest go! Złapany, jest! Dobra, i teraz go na pyrę. No jakbyśmy jeszcze kampili cokolwiek, a po prostu jechaliśmy. Lecieliśmy w sumie. To jest po prostu najpiękniejsze, to jest esencja. Także dziękujemy wam bardzo serdecznie w tym odcinku. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Glitch, myślę, dosyć fajny. Taki glitch, bug, może bardziej cokolwiek takiego. Ciężko to określić, bo nie wiadomo, czy było to zamierzone, czy nie. Raczej nie było zamierzone. Dziękujemy serdecznie za obejrzenie. Trzymajcie się ciepło, no i pa pa. Cześć. Na razie, cześć.